wiodącego Tomasza Rutkowskiego o imię projekt uchwały dotyczący nadania nazwy pani przewodniczącej. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf 1. W 50 roku miasta Krakowa na mandat przed urzędem ulicy Krymskiej za skrzyżowanie z ulicą Komuny Paryskiej na ulicę Grenlandzka. Paragraf 2. Uchwała w kontekście zadania podjęcia głosowania. 6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna 3 za. Osobnie zdaniem Rady Dziedzictwa Energetyki winna być podjęta taka uchwała, ponieważ w chwili obecnej kończy się budowa bloku mieszkalnego na przedłużeniu ulicy Krymskiej po skrzyżowaniu ze skutką Gminy Pańskiej. Zaproponowana nazwa nazwuje do lasów stojących w okolicy takich jak Polarna, Krzyżyna, Czerwego czy Centkiewiczów oraz została zaakceptowana przez mieszkańców osiedla Gminy Zatrzysz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Kto z państwa panu? Tak, jak już się przyglądamy precyzyjnie. Brakuje tutaj słowa. Zaproponowana nazwa nawiązuje do nazw funkcjonujących w okolicy, ale nazw ulic chyba to jest tak. Tutaj żeśmy sobie. Do ulicy. Nie, bo moje pytanie jest takie. Panie Krzysztofie, Czepkę, to Czepkę. Czy wiemy w ogóle? To jest tak. Czepkę to był jeden z, jakby to nazwać, prawda, profesorów, poradników, którzy na stacji artystycznej na Spitsbergenie pracowali. Dobrze, czy ktoś w tej kwestii? Ja się muszę przyznać, że byłem przeciwny jako jedyna osoba, ponieważ słowo grenlandzka bardzo trudno się wymawia. Jest to trudne. Ja to mówię sobie, chociaż miałem zajęcia z wyborem. Natomiast ostatnio akurat dużo się mówi o pani Drogiewicz Wac, to się wyobrazić, że pani Drogiewicz Wac mówi o grenlandzka. Zawsze za tym, żeby jednak nie łamać sobie języka tam, gdzie go nie trzeba łamać. I zaproponowałem ustę, jeżeli już musi być taka północna, gotlandzka. W końcu na Gotlandii ucieka się kajakami, to chyba bardzo bliższe jest Polski niż Grenlandia. Ja przecież to, że z tego, co się nazywa, to jest nazwa nawiązuje do już istniejącego. Gotlandia jest na północy. Ktoś jest to Za przyjęciem tego projektu. Kto się wstrzymał? Dziękuję.